Cześć, cześć. Sporo już tego zawinąłeś, nie? Nie cykasz się, że w końcu wpadniesz? Niespecjalnie. Serio? Jakiś taki spięty jesteś. Tak? Spróbowałbyś kiedyś. Tak, tak, pewnie. No serio. Nie pomaga. Powitajmy wielkiego aptekarza. Co żeś przywinił, bracie farmaceuto? Oskarżony Henryk Leszczyna. Treść oskarżenia. Naruszenie trzeciego paragrafu 18 podpunktu wielkiego kodeksu farmaceutycznego. 19 podpunktu tego samego paragrafu oraz 20. Ponadto podpunkt 1, 6 i 14, 15 paragrafu małego kodeksu farmaceutycznego. Gdyby tego było mało, prawie wszystkie podpunkty paragrafu 25. Ileż się ten człowiek może przewinić? Dużo tego jeszcze? Jeszcze trochę i będziemy w połowie. Większość paragrafów dodatku 5 do mniejszego kodeksu farmaceutycznego, tutaj mniej ważne, tu mogę pominąć, i wszystkie podpunkty paragrafu 4 zwyczajnego kodeksu farmaceutycznego z wyjątkiem podpunktu 28. To wszystko? Oj, bracie, wiele przewiniłeś. Jednym słowem, wielki aptekarzu wydał lek na receptę klientowi owej nieposiadającemu. Jak mogłeś! Złamałeś najważniejszą zasadę farmaceutów! Aptekarze od wieków pracują na swoją renomę. Uczą się nocami, aby wydać chorym odpowiednie medykamenty. Wielka Rada Farmaceutyczna wydaje setki tysięcy, aby kontrolować procenty wydawania i weryfikacji recepty, a ty po prostu dajesz te leki od ręki swoim kolegom? Może uważasz, że recepty nie są potrzebne? Może uważasz, że lekarze nie mają odpowiedniej wiedzy, żeby je wydawać? Ale... Cisza! Nie przerywa się wielkiemu aptekarzowi. Mamy świadków? Magister i farmaceuta Antoni P., właściciel jednej z warszawskich aptek i pracodawca oskarżonego. Zapraszam świadka. Witam, ja w naszej aptece od pokoleń tak naprawdę ogromną wagę przykładamy do jakości świadczonych usług, bo wiemy, jak ważny jest nasz zawód i nasza dziedzina rynku dla społeczeństwa. Wiemy, że jest to zawód zaufania publicznego, dlatego zawsze staraliśmy się jak najdokładniej selekcjonować i wybierać nowych pracowników. I sam osobiście zatrudniałem tego pana rok temu
w naszej aptece. I nic nie wskazywało na to, co może się później stać. On wzbudził moje zaufanie na tyle, że dałem mu opiekę nad magazynem, pozwoliłem mu zamawiać leki, co, jak się później okazało, perfidnie wykorzystywał. Ja nie wiem, czemu to zrobiłeś. Ja nie wyobrażam sobie, żeby aptekarz, zawód zaufania publicznego, jak już to wcześniej mówiłem, mógł dokonywać tak strasznych rzeczy. Nawet nie wyobrażam sobie, co musieli czuć ci ludzie, jak wiele krzywdy zrobiłeś tym ludziom, którym dawałeś te leki. Leki bez recepty. Ja nie mogę. Zhańbiłeś nasz zawód. Nie ma dla ciebie dobrej kary. Hańba! 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 Hańba!